Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Sekiro i dzisiaj mamy dużo do załatwienia. A więc na wstępie chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Doszukałem trochę informacji. To, że ta skórka ma wspominane coś takiego jak Sekiro, czegoś tak, nie jest błędem, jest to najprościej w świecie określenie na naszego towarzysza rzeźbiarza, który już się pożegnał. Tak został nazywany, właśnie tak był nazywany, kiedy jeszcze był Shinobim i w ogóle, ale mniejsza z tym. Dzisiejszy cel jest dosyć interesujący. Po pierwsze, chciałbym skompletować, gdzie co jest, wszystkie części maski. Jak widać, mamy tylko prawdopodobnie jedną, a potrzeba trzech. Dodatkowo muszę dostarczyć pałacową wodę w jedno miejsce i na końcu chciałbym się rozprawić z Karpiem. Co do maski, powiem wam tyle, niestety nie do końca wiem, gdzie znaleźć wszystko. Wiem tylko tyle, że właśnie na pewno tu można kupić jedną część za 5000. Chyba że znowu coś pomyliłem, ale mam nadzieję, że nie. Natomiast gdzie jest ostatnia część, to nie wiem. Natomiast jestem w stanie powiedzieć, że mamy jeszcze do załatwienia sporo spraw. Dobra, czy kupiłbyś ofiary? Tak, tak. O. Smocza krew, granulki, inne rzeczy. Sakiewki. O, 4500, myślę, że 5. Dobra, mniejsza z tym, biorę. I w sumie, póki mam okazję, wykupię wszystkie sakiewki. Czuję się bezpiecznie, kiedy moje pieniądze są, wiecie, w sakiewkach, niż tak normalnie, przynajmniej trudniej będzie to stracić. No tak, 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 niech zmarli spoczywają, fajnie, fajnie kościole. No tak jakby teraz mnie to nie interesuje i tak. Następna część to było... Zatopiona Dolina? Nie. Nie jeszcze tego pamiętam, gdzie to było? Nie, na pewno to nie tutaj. Zamczy, zatopiona, głębiny? Tak, głębiny. Czyli to tutaj. W ogóle właśnie tutaj, przyznam szczerze, jeśli chodzi o wodę pałacową, co najprościej w świecie jeden znajomy powiedział, co mam konkretnie zrobić. Więc nawet nie będę się tutaj, nie będę tutaj nawet ukrywał, czy udawał, że wiem co, jak, gdzie, kiedy. Po prostu najprościej w świecie, jak już to powtarzam, znajomy powiedział konkretnie, co mam robić, więc... Gdzieś tutaj, czy co? Pewnie nie. Gdzie tu idę całkowicie w drugą stronę, czy coś. Jedyne, co w sumie wiem o tym wszystkim, to jest fakt, że muszę znaleźć jakiś dom otoczony przez wieśniaków, do którego da się wskradać. Dobrze, że gdzieś kiedyś coś takiego tu widziałem, ale gdzie konkretnie, co nie powiem, więc... Tam, to chyba było z drugiej strony w ogóle wioski. No. I swoją drogą, jak zauważyliście, miałem dosyć dużo pieniędzy przy sobie, że zapomniałem wspomnieć. Jest to spowodowane najprościej w świecie faktem takim, że sobie trochę pofarmiłem kasy i umiejętności. A z umiejętności to szczególnie wykupiłem kilka, to mogę je chyba pokazać, jeśli się nie mylę. Na pewno ciosy modlitewne, właśnie egzorcyzm. Do tego gdzieś to był arcymnich czegoś tak. Czyli lepszą wersję innej umiejętności, zaraz to, może już zaraz to pokażę, ale to nie jest aż takie najważniejsze. Najważniejsze ze wszystkich rzeczy, które wykupiłem, to jest... Gdzie to jest? Oddanie. No właśnie. Cukierki będą działać dłużej. A nie będę ukrywał, cukierki są dla mnie teraz elementem bardzo istotnym. Bo najszczerzej mówiąc, najprawdziwiej w ogóle, co... Wydaje mi się, że one będą kluczem do rozwiązania problemu mojego, jakim jest pokonanie wewnętrznego gęciera. A no tak, zapomniałem o tym, że to są te cienie całe, czy jakim tam. No, oczywiście. Bo jakby inaczej musieli mnie zrzucić do wody. Nie, jak zwykle nie przygotowany na nic. Dobra. Fajnie, a teraz proszę cię, Sekiro, wyjdź. Wyjdź stąd. Już prawie.
prawie. No, prawie. Teraz? Nie. Oczywiście, że nie. Czemu miałbyś chcieć? A dobra, to powiem, że to jest ta skała, z której można wyjść w sumie. I teraz tak... No nie. Byłem na skale, oczywiście nie. Po co miałby w ogóle zauważyć ten punkt zaczepienia? Dobra, szybciej będzie, jeśli chyba użyję tego posążku całego i się, wiecie, cofniemy całkowicie. Ja, profesjonalka po prostu maksymalna. Przy okazji chyba warto byłoby trochę podjaśnić obraz. Mam szczerze na maksymalnym. Bądź co bądź ostatnio mam dużo ciemniejszy monitor niż kiedyś, więc dla mnie maksimum będzie nawet dobrym wyborem. A dla was zdecydowanie też, żebyście cokolwiek widzieli. Teraz ponownie, tym razem jestem przygotowany na spotkanie z nim. Więc nie będzie takich błędów, jakie były przed chwilą. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dziwne. Moje blokowanie tak jakby nie do końca chciało działać. Ale dobra. Ważne, że zadziałało teraz. Więc idziemy. Na dnie złe ekspo. I dobra, są jacyś ludzie przed domem. Miejmy nadzieję, że to naprawdę to miejsce, a nie... Znowu się gdzieś mylę. Bo tak naprawdę ten znajomy, który mi to powiedział, czemu w sumie którego sam zapytałem, co zrobić, bo nie ukrywam, uważam go za eksperta odnośnie Sekiro. Właśnie, że on mnie nie kłamał, wiecie, i tak dalej, bo jednak... Zależy na tym, żeby pokazać wam jak najwięcej. Tak jakieś fałszywe informacje nie są mi do niczego potrzebne. Wszystko by się zgadzało, jeśli chodzi o ten tłum i w ogóle, tylko problem w tym, że nie wiem, jak tam wejść pod... Dobra, widzę. Widzę, jak tam wejść pod hołd. Oczywiście. Czymś tutaj się dało wejść. Nie wiem, problem kojarzy, gdzieś właśnie w takie miejsce wchodziłem wcześniej, tylko po prostu pewien nie byłem. Tak się tu wchodziło. Dobra. Miejmy nadzieję naprawdę, że... No po prostu się nie okaże, że mnie okłamaliście. Czemu w sumie nie wy okłamaliście, tylko tamten ktoś okłamał. Daj płacą wodę, czy jest opcja? Tak, jestem całkowita. Nic wielkiego dla mnie, ale okej. Dobra, fajnie. Klej sobie tą wodę. I teraz tak. Zgodnie z tym, co dostałem też w informacji, musimy teraz cofnąć się do posążka, przyjść tu jeszcze raz. I po wszystkim zdobędziemy 5 łusek skarbowych karpi. Czy jakoś tak? Na pewno przydatna sprawa, jeśli chodzi o mnie. Najprościej w świecie będę się, nie będę tego ukrywał ani nic. Chciałbym wykupić lazuryta. Wątpię, żeby mi starczyło łusek karpia na lazuryt. W obecnym stanie, wiecie. Chociaż nie ukrywam, nie pamiętam ile on kosztuje, więc tylko, że właśnie jeden z tych dzbanków głowych, jakich kiedyś nazywałem, na pewno ma w swojej, na sprzedaż u siebie jeszcze lazuryt. Wykupiłem go całego. A bądź co bądź właśnie, no potrzebuję go, bo jednak chciałbym jak najszybciej zrobić, wiecie, komplet wszystkich achievementów, wszystkiego. Dlatego niestety też są potrzebne lazurytowe narzędzia, no. Jeśli bym zrobił je już wszystkie podczas drugiego podejścia, to mógłbym po prostu z łatwością osiągnąć status, w którym trzecie podejście byłoby szurą, czy może drugie było szurą, nie wiem, jeszcze pomyślę. Ale właśnie ogólnie gdzie w trzech podejściach
niekompletnych jestem w stanie już zrobić wszystko, co jest do zrobienia. I dobra, co my tu mamy? Faktycznie się zmienił. Wygląda na to, że w takim razie to wszystko, co tam mówił znajomy, było prawdziwe. Okej, fajnie. Fajnie. O. A tu byłem? Pewnie byłem, tylko że nie kojarzę. Znając mi, co ja zwiedzam, wszystkie takie zakamarki. Dobra. Kolejny punkt, będę powiedzieć, na mojej liście. Odznaczony teraz tylko. No, trzeba zająć się karpiem samym w sobie. Tutaj nie ukrywam, znam pewien wątek, który sobie akurat sam zaspoilowałem z własnej woli, że tak to mogę nazwać. Tylko zanim to właśnie chciałbym pójść. To było chyba w źródlanym pałacu. W sanktuarium nie. O, przy arystokracie w dzbanie, tak. To jest zdecydowanie to miejsce, w które chciałem iść. Czyli właśnie po to, żeby kupić sobie lazuryt. Jeśli mnie pamięć nie myli, jest 6 sztuk dostępnych na każdą rozgrywkę, czy 5. Naprawdę nie wiem, ile wiem, tylko że właśnie było mówione mi przez tego samego znajomego. Tak. Mam łuski i... Okej. Mamy wszystko, po co tu chciałem przybyć. Tylko patrzcie, no. Potrzebuję łącznie 24. Nie wiem, czy jeszcze tyle zdobędę. Dobra, zacznijmy od tego. No i mamy smaczną maskę taneczną. No. Powiem szczerze, jest to bardzo dobra opcja, patrząc na jedną rzecz. Od nowa muszę go znajdywać? Dziwna sprawa. No i właśnie, zwiększ siłę tak z mocą punktów. Nie wiem, ile to kosztuje, ale słyszałem o tym, że właśnie teraz za punkty mogę zwiększyć siłę ataku. Będzie bardzo przydatne, jeśli chcemy mieć później węgie plusy. Więc tak, ostatnie rzeczy, które mi zostały do zrobienia, to po pierwsze zamontować sobie dwie protezy już lazurytowe. Najprawdopodobniej to jest za koszt 2. Przy okazji później jeszcze wmontować wszystkie pomniejsze, które mogę zebrać. Brakując 1 czy tam 2 lazuryty. Tej rozgrywce upolować oczywiście jak najwięcej bezgłowych, bo jednak nie ukrywam, jeśli teraz tego nie zrobię, to nie zrobię tego nigdy. W szczególności, że nie umiem z nim walczyć, więc rozumiecie. A póki co ulepszam narzędzia. I tak. Pozostało mi do zdobycia złoty wicher, iskra filtrowych oparów, czy jakoś taki. Czemu niedostępne? A dobra, potrzebuję iskry filtrowych oparów. Dobra. Nie wiem, jak to zrobić, co zrobić. I pozwólcie, że może sprawdzę szybko sobie tylko ile jest lazurytu na rozgrywkę, to wtedy będę wiedział, czy mogę zrobić, dajmy na to, 4 i 3, czy muszę zrobić 2, 2, bo chciałbym po prostu jak najwięcej narzędzi mieć już gotowych przed NG+. Dobra, szybciej. Szybciej telefon. I uwaga, uwaga. Gdzie to jest? Dobra, 6, czyli mógłbym nawet zrobić 2 3. W sumie mogę zobaczyć, gdzie się zdobyć. Okej, dobra. Dobra, mam już wszystkie odpowiedzi. Czyli jednak to tak było. Muszę zdobyć jeszcze łuski, a ostatnio lazuryt sam przyjdzie. Więc mogę nawet 2 3 zrobić tylko. Czy jest sens? Dobra. Za 3 drugim jest siekiera, więc powiedzmy sobie szczerze, nie. Płomień. Mam achievementy za lazurytowe ulepszenia. I teraz tak. Jeszcze jak zdobędę ostatni właśnie lazuryt, to będę mógł zrobić Sabimaru albo
Shuriken. Przy czym jestem bardziej skłonny, nie wiem czemu, w stronę Sabimaru. Ale póki co się tym nie przejmujmy, tylko iskra fioletowych oparów. Złoty wicher. No. I pozostało tylko właśnie nam już stworzyć ostatnie narzędzia, na które brakuje tylko i wyłącznie lazurytu przez to, że wyfarmiłem dużo surowców. Więc okej. Na obecny moment, co tam jeszcze mam na liście? Na pewno właśnie bez głowy i zająć się karpiem tylko. O, żebym mógł się zająć karpiem, to muszę najpierw ten ostatni lazuryt zdobyć, bo jeśli się zajmę karpiem, to... Dość, że umrze mi karp, który bądź co, bądź po prostu pozwala mi zdobywać łuski, za którym mogę kupić ten lazuryt. To jeszcze właśnie stracę możliwość kupienia, bo ten, którego kupię lazuryt, stanie się karpiem. Tak, taki malutki spoiler. Więc pozwólcie, że sprawdzę szybko, gdzie ewentualnie mogę jeszcze jakieś łuski zgromadzić i w dzisiejszym właśnie epizodzie jeszcze poszukam łusek i zajmiemy się tym już raz na zawsze. Dobra, mam już spis karpi. Tak więc, zaczynamy szukać. Oczywiście nie gwarantuję, że to się wszystko uda, ale no, jednak. Pierwszy, posiadłość Hirata. Ścieżka do posiadłości. I tak, musimy, jeśli się nie mylę, wskoczyć do jednej rzeki czy tam jeziora. W nim może pływać karp, jeśli go jeszcze nie ubiłem. Pod wodą oczywiście. Tego nadwodnego to akurat pamiętam, że polowałem bardzo szybko. Czasem nie nadwodny, podwodny. Rozumiecie, co chodzi, chodzi o tego, który w głębinach tutaj może być. Chociaż jeszcze nie mogłem nurkować, więc nie jestem pewien, czy udało mi się właśnie nim zająć, czy... Dobra, sobie nurkuj. Sekiro. Dobra, mamy karpia. Mamy jednego karpia. To już jest teraz dowód na to? Nie, dobra, to tylko ci, którzy mnie szukali wcześniej. Ja już rzuciłem na karpia. Wygląda na to, że już po prostu tego karpia tu nie ma. Możesz jeszcze jakieś z drugiej strony. Tylko szczerze w to wątpię, ale tak czy jak trzeba poszukać właśnie. No, czyli tutaj po prostu nie mam karpia. Następny jest kawałek dalej w teorii. W praktyce pewnie też go nie będzie. Potem ostatnie, co zostało w tej lokacji w poszukiwaniu karpi, to jest... Jak to się nazywa? Jezu. Ja właśnie koniec przy jednym z posążków też może znaleźć łuski. Nie ukrywam, zazwyczaj nie lubię chodzić zgodnie z poradnikami, ale tutaj teraz, kiedy się szkoda NG+, muszę, no jednak... Przecież jeśli teraz tego nie zrobię, to w NG+, tym bardziej tego nie zrobię, potem będę że się wkurzał czy coś. Dobra. Chociaż w sumie, jeśli jest 6 na podejście... Nie wiem, bo jeśli karp mi zdobędę, to będę miał 5, więc będę mógł tak i tamto. Musiałbym zrobić to samo później w następnym podejściu, ale nie jestem pewien, czy będzie mi się chciało, więc... Po prostu, rozumiecie, chciałbym zrobić jak mniej więcej tutaj, żeby jak najmniej musieć później robić. W szczególności, że jeden z lazurytów, jeśli nie mylę, jest nagrodą za demona nienawiści, czy jakoś tak? Wiecie, tego, którego zrzuciłem w przepaść zamiast z nim walczyć. I to nic wielkiego właśnie, ale nie wiem, czy drugi raz mi się to uda, poza tym nie wiem, czy będzie mi się chciało tak daleko po prostu zachodzić. Na tym podejściu, w którym właśnie będę robił... No jak to się nazywa, no... Ponownie to zakończenie normalne. Chyba to będzie później niż za drugim razem, bo za drugim razem chciałem po prostu szybko, wiecie, szurę zaliczyć. I tyle. Ale jak będzie coś jeszcze, zobaczę. Oczywiście najpierw trzeba będzie zacząć to podejście, zanim to zrobię, to pewnie jeszcze z milion lat mnie. Czemu na wszystkich posążkach rzeźbiarza ponownie znaleziono posążek rzeźbiarza? Dobra, nieważne. Gdzie to jest posiadłość? I teraz tak. Bamusowe zbocze, czy jakoś tak? I tam ponoć są... Z jakimś mostem, czy coś. Pod mostem, nie wiem. Dwie łuski. Ogólnie w teorii to powinno być. Pod jakimś mostem z dużym przeciwnikiem. Czyli pewnie też zebrałem już na dno. A, dobra, jest duży przeciwnik, jest most, czyli
tylko sprawdzić, czy tutaj coś jest. Już zabrałem raczej. Zresztą czemu miałoby być? Musiałem już to zebrać. Nie ukrywam, naprawdę mam pecha farta z tym wszystkim. Z jednej strony... A nie, dobra, jest karp. Jest karp. Dobra. Czyli przynajmniej jest postęp. Przynajmniej jednego karpia bym znalazł. To chyba tyle. W przypadku następny punkt, w którym w teorii mogą być karpie, to jest... Co my tu mamy? Aha. Zamek właśnie to akurat jestem pewien, że złapałem wszystkich. A więc świątynia Senpu, czy jakoś tak. Może tam być. Tutaj powiem szczerze, nie pamiętam, czy jakiegokolwiek karpia tam łapałem, czy nie. Ale może, więc cek. I to powinno być przy ognisku. Nie no, jest kinia w zasłonionej dolinie? Nie jestem pewien. Może to, może nie. Zresztą się zobaczy. Wiem tylko tyle, że trzeba na pewno zanurkować, bo to było tu napisane. Co? Co to za miejsce w ogóle? To na pewno nie jest to. Gdziekolwiek by to nie było, zdecydowanie to nie jest to miejsce, o którym piszą tam. Chyba, że coś ja po prostu przegapiłem, wiecie. Też tak jest możliwe. Nie, zdecydowanie to nie tu. A dobra, pomyliłem. Dwie zakładki, co jest zatopiona dolina, tam było w Kongo. Czy jaki Kongo, to był Sengo, czy jakoś tak, Senpu. Nie, jadę się naprawdę zbytnio. Wszystko plączę. Tereny świątynne, tak, teraz lepiej. Orko powinno być, czy coś? Chyba nawet wiem, gdzie ono będzie. No, nawet widać. No, nurkuj, halo. O tu byłem. Zobaczę, że w sumie niczego nie ma. No, zdecydowanie musiałem tu być. A szkoda. Naprawdę liczyłem na to, że znajdę szybko te łuski, będzie spokój ze wszystkim, ale nie. Gra jak zwykle musiała swoją wyższość nade mną pokazać. Więc teraz to właśnie... Zatopiona dolina. Otwórzmy tu, ostatnie są tylko w pałacu silne. Jeśli nie będzie, to już jest koniec. Po prostu nie zdobędziemy niczego już. Okej, zatopiona dolina. Rozdarta jaskinia. Czyli to musi być ta. Można nurkować. Potrzebuję. Dobra, czyli jest. I albo są tutaj te groźne ryby, albo jeszcze tak zwykłe karpie. Które by to nie było, co i tak jestem zadowolony. Aha, czyli to będzie karp. Jeśli miałem cukierka, to tam pewien karp pływa właśnie. Ale dobra. Mamy karpia. I jeszcze gdzieś
jeden powinien chyba być, czy coś. Może to miał być jedna łuska. Dwa karpie i jedno podnoszajka. Więc jeszcze jednego karpia musieli znaleźć i... Dobra, podnoszajka jest. Teraz tylko właśnie odnaleźć karpia. Co zawsze jest trudniejsze, nie ukrywając. Od podnoszajek. Chociaż? Chyba widzę. Tak, widzę karpia. Widzę karpia. Teraz byleby on mnie nie zauważył pierwszy. Nawet jeśli to... Właśnie ściana. Mamy karpia. I też te inne ryby. Te groźle czy coś, ale... No ja się nim nie będę przejmował. Bo czemu? Dobra. Cukierek kolejny, czy nic przydatnego akurat w tym przypadku. I coś jeszcze? O, sakwa, super. Teraz tak, potrzebujemy 6. Nie więcej niż 6. A ile ich mamy? Na obecny moment... Cztery. Dobra. Czyli jeszcze... Dwie. A to znaczy tylko tyle, że albo gdzieś muszę znaleźć... Właśnie, albo muszę znaleźć do kupienia gdzieś. I mam podejrzenie, gdzie to może być. Albo jeśli nie, to właśnie będę musiał szukać ich gdzieś w głębinach pałacu. Mam nadzieję, że oczywiście znajdę je tutaj. U handlarza właśnie jest wspomniane, że jeden handlarz sprzedaje dwie, każda za 500. Więc liczmy na to, że to on. 450, bo mam zniżki. Dobra, udało się. Udało się załatwić wszystko. Przy okazji fioletowa tykwa. Tak na przyszłość, jak już będę robił NG+, wiecie, żeby strach mi nie chodził za mocno. Wow. Nie będę was upominał. Nie sądziłem, że uda mi się skompletować wszystko dzisiaj. Ale proszę bardzo. Mogę już bezpośrednio iść wykupić ostatni lazuryt. Po czym... nakarmić karpia. Doprowadzając do jego śmierci tym samym, niestety. Tak już właśnie, mocny spoiler, ale i tak byście zaraz to zobaczyli. Więc tak, to jest teraz przerostokracie wyzwanie. I tak. Oczywiście jeszcze, żeby nie było, jak już tego karpia nawet pokonam, to jeszcze parę rzeczy zrobimy dzisiaj, bo właśnie tam jest cały wątek taki pobocznie zrobiony, że tak nazwę, odnośnie tego karpia. Ale no, to za chwilę. Tak, mam dla ciebie łuski. Proszę bardzo, ciesz się. Właśnie jeszcze muszę z nim pogadać, bo nie wiem, czy on mi dał swoje. But scales are priceless. It's almost as if I'm priceless too. You there, you've done a remarkable job thus far. I feel that I can rely on you. Will you listen to my tale? Or rather, my secret? Oczywiście, że wysłucham. Oh, wonderful. Truly remarkable. Now, the secret. I'd like you to present this bait to the great car. Not let anyone see if you can help it. Be as stealthy as possible. Do that, and I'll bestow upon you the palace's secret treasure. Hello again, quietly. Powiem szczerze, nie ma znaczenia, którego posłuchamy w tej kwestii, ale wolę jego, bo do niego mam bliżej. Więc po prostu, wiecie, odbierzemy od niego ostatnią rzecz, będzie dobrze. Teraz tak, sanktuarium, nie, żerowisko, to chyba to. No. A, i zaraz będziemy mieli wszystkie lazuryty. Więc jest dobrze.
Wiem, że nie jestem już najlepsza, ale jeśli nie będę chyba, to też dostanę zwiększenie ataku, więc mogę to zrobić tak po prostu. Niezwykle cenną. Oj, gdybym jeszcze pamiętał, który jest gdzie. To byłoby bardzo fajnie, ale niestety, jak zwykle, moja pamięć jest kiepska, więc... Będę musiał... Powiem sobie szczerze, bardzo mocno zaryzykować, bo nie jestem pewien. Który jest który? Jestem pamiętam, nie, dobra, niech będzie ten. Bo jak żeby to był ten prawidłowy. I co teraz? Bo nie rozumiem. Teraz. Dobra. Nie będę ukrywał. Nie wiem co teraz. Na pewno muszę sprawdzić, czy dobrze wybrałem. A później muszę sprawdzić już też cały wątek tego gościa, że tak nazwę, który tutaj jest, żeby się tym zająć. I czy wybrałem dobrze, błagam, bo. I chyba wybrałem dobrze w takim wypadku. Aż w sumie nie wiem. Dobra. Tak czy siak, teraz... Gdzie miałem iść? Gdzieś zapisane, pozwólcie, że szybko sprawdzę, no i będę wiedział. Jeszcze do niego wrócić. Potem jak wrócę, to już nie będzie zbytnio problemów, tylko będę musiał pójść... W sumie... Nawet wie, widzę mniej więcej, gdzie to będę mógł zdobyć, co potrzebuję i będzie spokój. Zaliczono to, że za karpę też dostanę, powiedzmy, nagrodę w postaci opcji tego duszy za, na atak, ale niestety nie ma. Więc tak, teraz gdzie tu jest? Mogę znaleźć tego jednego, jedynego... Tu tyle zlewisko. Nie no, wątpię, że to było to, ale może. Albo zatopiona dolina, nie wiem. Dobra, wiecie co? A nie, dobra, mam. To tutaj. Właśnie tutaj będzie teraz ostatni element, który dzisiaj musimy załatwić. I będzie dobrze. Znajdź gdzieś karpia. Aha. Pewnie dobrze mogą tam do małpiego strażnika. Dobra. Mniejsza z tym. Tu niestety właśnie jest nasz karpik. No mamy achievementa z wielkiego karpia. Mhm. Więc dobra, mamy to. Na koniec teraz zostało tylko
powrócić do naszego karmiacza karpi, jeśli da się go tak nazwać. I po tym wszystkim właśnie będziemy mieli ukończony cały plan na dzisiaj. Następny epizod to będzie ulepszenie ostatniego narzędzia lauzurytowego, które jesteśmy w stanie podczas tego podejścia zdobyć. Oraz polowanie na... jakie im było, no... na bezgłowych, rozumiecie? Ale jakie to będzie narzędzie i których bezgłowych, to będę musiał sam się dowiedzieć. Bo narzędzie, mówię, chciałbym bardziej pewnie Sabimaru, jeśli się nie mylę. Ale mogę też inne, jeśli wy zasugerujecie, że dajmy na to coś... sam w sobie będzie przydatniejsze przeciwko bezgłowym. Dobra, to już było. Daj wielki bałwąs. Mogą zobaczyć, jaki brzydki. Cieszę z tego, że karpia nie ma. Wcześniej wydawał mi się być taki zaniepokojony tym. A, boska trawa. Super. I co teraz? Tyle? A. Umarł se. Ale jest tu... chyba była jego córka? Though it may not be for eternity, my sister and I will always be with you. So please, Father, rest now. Pewno odpoczywaj? Ja myślę, że on niestety nie żyje. Ale cóż, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Zmieściło się podzielić 40 minut. No i na obecnym to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak mówiłem, następny odcinek to będzie polowanie na bezgłowych, czyli w sumie coś, czego nie potrafię ani trochę. No i jak już powtarzam po raz kolejny, to już tyle. Więc trzymajcie się. Hej, hej.